tego hebrajskiego. Mają w sobie też jakby taką rolę, którą to mogą pobudzać, tą duszę ludzką, jaka jest często w codzienności uśpiona do działania, do wznoszenia się, do wszelkiej refleksji. Dlatego zachęcam do czynnego udziału. Pieśń żydowska, religijna jest nacechowana też spontanicznością, nierzadko tańcem, romansami. Wszystko to wpisuje się. Zapraszam Państwa i życzę miłego odbioru.